cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Jaki interes Energetyka Cieplna Opolszczyzny ma w dbaniu o ekologię? Podstawowym interesem jest to, że... Na tym się nie zarabia. Wbrew pozorom nie. Zarabia się na ekologii. Ekologia jest bardzo istotna dla nas, ale też ekologia jest bardzo istotna dla naszych klientów. Jeżeli chodzi o te działania, które my podejmujemy, z jednej strony one wynikają z pewnych wymogów i unijnych, i prawa unijnego, i prawa polskiego. No i teraz przekraczanie norm to są po prostu kary, tak? Więc jeżeli dochowujemy wszystkich norm, no to nie ponosimy dodatkowych zbędnych kosztów, jakimi są na przykład kary z tytułu przekroczeń emisji jakichś tam substancji. Ale to jest, że tak powiem, na państwa własnym podwórku, ale państwo wychodzą też poza to podwórko. Ostatnio firma dostała nagrodę promotora ekologii właśnie za działania głównie chyba skierowane do takich odbiorców indywidualnych, takich nazwijmy. Tak. To między innymi dostaliśmy tą nagrodę za projekt Kawka. To jest projekt, który dzieje się w Opolu już od roku praktycznie 2013, może wtedy zaczął się dziać po naszej stronie, ale pierwsze obiekty zostały zrealizowane i podłączone do systemu w roku 2014, jesienią. Kilkanaście obiektów w samym mieście Opolu już nie pracuje na węglu, nie jest zasilane z węglowych źródeł, tylko z systemu ciepłowniczego naszej spółki. Czyli rzecz w skrócie ujmując, chodzi o to, żeby ludzie podłączali się do państwa systemu, żeby nie palili we własnych piecach i tym samym nie emitowali różnego rodzaju środków chemicznych w atmosferę, bo kiedy to głównie jesienią i zimą wyjdzie się na spacer wieczorem, no to myślę, każdy jest w stanie poczuć, że coś jest nie w porządku i coś wisi w powietrzu. I to wcale nie jest żart, bo to najczęściej jest pył PM10, tak? Tak jest, to jest pył PM10. Program Kawka właśnie dedykowany jest ograniczeniu niskiej emisji, czyli tej emisji, która generowana jest między innymi przez, albo głównie przez domowe paleniska, czyli piece węglowe, czy małe kotłownie znajdujące się w centrach miast. Program jest dedykowany obszarom, gdzie te przekroczenia następują, więc ten fakt przekroczeń w Opolu wystąpił niejednokrotnie i dlatego taki program, stąd ten program. To jest bezpośrednie wdrożenie takiej inicjatywy CAFE Clean Air for Europe, europejskiej inicjatywy i jakby w związku z tym udało nam się przygotować wniosek i pozyskać środki tak naprawdę dla naszych przyszłych klientów, ponieważ w ramach programu Kawka, w ramach dwóch edycji zamierzamy podłączyć 80 budynków. Całkowita wartość tego projektu to jest około 15 milionów, ale to co ważne, 55% to jest dotacja, która płynie wprost do wspólnot mieszkaniowych na pokrycie kosztów budowy instalacji wewnętrznej, czyli tego, co jest podstawowym problemem w podłączeniu na przykład do naszego systemu, czy jakiegokolwiek innego. A plus budowa urządzeń węzła, tak? To jest 55% bezwrotnej dotacji, jaką otrzymuje wspólnota. Dodatkowo wspólnota ma prawo do utrzymania 35% preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No, także na starcie wspólnota powinna mieć 10% środków własnych. Ale to nie jest tylko Opole. Tak, to nie jest tylko Opole, to są Strzelce Opolskie i również Kluczbork. Wszystkie te miasta, gdzie zostały spełnione, ponieważ program Kawka posiada pewne wymogi, to zostało określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a później w regulaminach wojewódzkich funduszów to zostało określone i te miasta, które spełniają z naszego obszaru działania, które spełniały te wymogi, gdzie znajdowały się te obiekty i występowały przekroczenia, my wystąpiliśmy de facto trochę w imieniu tych wspólnot, ponieważ jesteśmy jedną chyba z pierwszych spółek ciepłowniczych, która przejęła organizację tego projektu, bo w większości przypadków to właśnie miasta występowały o dotacje, czy organizowały cały program i występowały do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Myśmy postanowili, tak powiem, objąć wspólnoty mieszkaniowe tym programem i w ich imieniu zorganizować to w naszych miastach. Czyli ECO w roli pośrednika. Tak, de facto jesteśmy pośrednikiem, ponieważ dotacja poprzez nas płynie wprost do wspólnot. My organizujemy przetargi na projektowanie, przetargi na wykonawstwo, nadzorujemy te wszystkie prace, później składamy dokumenty w imieniu wspólnoty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wypłacenie dotacji i ta dotacja przez nas płynie później do wspólnoty mieszkaniowej. Program obejmuje tylko budownictwo wielorodzinne? Jeżeli chodzi o nasz projekt, to tak, złożyliśmy wnioski dla budynków wielorodzinnych, natomiast w przypadku miasta Opola na przykład
przykład miasto Opole również złożyło projekt, dla, który obejmuje pojedyncze mieszkania na przykład, czy budynki jednorodzinne. Mhm. Jakie źródła energii wykorzystuje energetyka cieplna Opolszczyzny? No bo coraz głośniej mówi się na przykład o dekarbonizacji, pojawia się takie słowo, czyli na położeniu nacisku, odchodzeniu od pozyskiwania energii na przykład z węgla kamiennego. Posiadamy 20 kilka takich systemów ciepłowniczych, czyli układów, gdzie mamy źródło plus sieć w całym mieście na terenie Polski. I to różnie wygląda w różnych miastach. Jeżeli chodzi na przykład o Opole, to wykorzystujemy węgiel i gaz. Mamy dwa układy kogeneracyjne, w których wytwarzamy jednocześnie energię elektryczną i ciepło. I jeden z tych układów zasilany jest węglem, drugi z tych układów zasilany jest gazem. Także oprócz tego posiadam również szczytowe kotły i węglowe, i kocioł gazowy, więc mamy taki balans paliwowy i w ten sposób, dzięki temu możemy na bieżąco reagować na zmiany cen i węgla, i gazu. A w jakim stanie jest infrastruktura energetyki cieplnej Opolszczyzny? No, staramy się. Przyznam, że w kończącym się sezonie zimowym rzadko zdarzały się stosunkowo różne awarie, o których musielibyśmy informować naszych słuchaczy. No i jeżeli właściwie się projektuje inwestycje, jeżeli o pewnych tematach myśli się odpowiednio wcześnie, nie wtedy, kiedy jest problem, tylko w taki sposób się projektuje, żeby tych problemów nie było, no to wygląda tak, jak wygląda. Posiadamy monitoring pracy wszystkich naszych urządzeń, naszych węzłów, a także sieci, szczelności sieci na terenie całego miasta. Jeżeli nawet się zdarzy sytuacja, że w danym węźle, który zasila jakiś budynek, spali się bezpiecznik, tak? Jest przerwa w dostawie. Gdyby nie ten monitoring, byśmy musieli czekać, aż kolokwialnie rzecz biorąc, grzejniki wystygną, zrobi się zimno, mieszkańcy zadzwonią. My wiemy o tym w tej sekundzie, ponieważ dostajemy alarm do naszego systemu, czy to drogą kablową, czy poprzez sieci telemetryczne zdalne. Wykorzystujemy również transmisję GPRS-ową i wtedy wiemy, że coś nie działa. Możemy zdalnie od nas z siedziby sprawdzić, czy to wysiadła na przykład pompa, bo też się tak zdarza, i możemy w szybkim czasie zareagować i w ciągu godziny, dwóch godzin usunąć to zdarzenie, tak, że nasi klienci nawet o tym nie wiedzą. Mówimy o firmie, która ma Opolszczyznę w nazwie, ale w ilu miastach w tej chwili działa ECO? Jeżeli chodzi o ECO, to działamy na terenie ponad 40 gmin w 10 województwach w Polsce. Posiadamy 23 systemy ciepłownicze, takie kompletne systemy w Opolu, Kluczborku, Tarnobrzegu, Jeleniej Górze, Malborku, czy Kutnie, czy Żarach, czy Żaganiu, i mógłbym tak trochę dalej wymieniać. Oprócz tego posiadamy blisko 200 kotłowni lokalnych w różnych mniejszych lokalizacjach, które zasilają kilkanaście obiektów, na przykład Wołczyn czy Byczyna. Co będzie z wysokością opłat w przyszłym sezonie? Jeżeli chodzi o nową taryfę, to nie zakładamy w tej chwili wzrostu cen. Obniżki również nie. Jesteśmy na etapie kalkulacji, także ciężko mi w tej chwili tak powiedzieć, zadeklarować, a poza tym nasz wniosek jest oceniany przez Urząd Regulacji Energetyki. I to Urząd Regulacji Energetyki ocenia, czy oczekiwania co do ceny mają pokrycie w kosztach, które ponosimy, tak? I wtedy mamy zgodę na to lub nie. Wtedy się odbywają negocjacje z Urzędem Regulacji Energetyki. Ja przypomnę, że w ciągu blisko niespełna 3 ostatnich lat podwyżka na terenie, średnia podwyżka, jeżeli chodzi o mieszkańców Opola, wynosiła 0,8%. To ja wiem, że w tej chwili inflacja jest ujemna, ale jak weźmiemy cały ten okres, to było poniżej inflacji, blisko poziomu tej inflacji. W pana ocenie te ceny za dostawy ciepła w Opolu są wysokie, niskie? W mojej ocenie koszty ogrzewania w Opolu są jednymi z najniższych w Polsce, bo tutaj warto powiedzieć, co jest cena, czym jest cena, a czym są koszty ogrzewania. Cena ciepła to wynika z taryfy, natomiast koszty ogrzewania to jest iloczyn tego ciepła, które jest używane, i tej ceny. Jeżeli chodzi o koszty ogrzewania w Polsce, mam dane z GUS-u za rok 2013, za 2014 jeszcze one nie są dostępne, to gdzieś w okolicach maja się pojawiają. Jeżeli chodzi o średni koszt ogrzewania metra kwadratowego w miastach, w budynkach wielorodzinnych,
co wahają się w przedziale od 5 zł w województwie do 3 zł. My jesteśmy na trzeciej pozycji, na czwartej pozycji od końca z kosztem, jeżeli chodzi o polszczyznę, z kosztem na poziomie 3 zł. Średnie koszty w Polsce to jest 3,70. Jeżeli chodzi o koszt ogrzewania w Opolu, w dwóch największych spółdzielniach mieszkaniowych, to jest ponad 1/3 mieszkańców Opolu mieszka w tych spółdzielniach. To jest za poprzedni rok 1,74 zł, tak? Średnie w Polsce 3,70, u nas 1,74 zł. Uważam, że to są jedne z najniższych, i to potwierdzają liczby, jedne z najniższych kosztów ogrzewania w Polsce. Całe zamieszanie, z jakim ostatnio mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o ECO, kwestie właścicielskie, szkodzi w pana ocenie wizerunkowi firmy? No, na pewno nie pomaga, bo takie zamieszanie gdzieś tam niesie ze sobą pewien negatywny ładunek, który mógłby się przekładać na naszą firmę. My co roku startujemy w takim badaniu ogólnopolskim, to jest konkurs Firma Przyjazna Klientowi. Bardzo od 10 lat, bardzo ciekawy konkurs, dlatego że firma bada naszych klientów w sposób losowy, oczywiście zgodnie z zasadami badawczymi, tak jak się wykonuje sondaże przedwyborcze na przykład. I na podstawie ocen klientów uzyskujemy bądź nie, bo też tak się zdarzyło w naszej historii, że nie uzyskaliśmy tego tytułu, uzyskujemy tytuł firmy przyjaznej klientowi lub nie. W tym roku uzyskaliśmy taki tytuł. No, przyznam szczerze, raz nam się nie udało na początku tam działalności w drugim albo trzecim roku, już nie pamiętam, ponieważ zawaliliśmy. No, tak też się zdarza. To znaczy klienci ocenili, że nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Oceniani jesteśmy w kategoriach współpracy z klientem, jakości obsługi, naszej fachowości, ale też jest taka kategoria polecenia, rekomendacji. To znaczy, czy klient poleciłby nas komuś innemu, co jest jakby takim najwyższym stopniem zaufania. I w trakcie tych badań oceniani jesteśmy w kategorii dla poszczególnych pytaniach od 1 do 5, czy w poszczególnych obszarach. Oceny 4 i 5 składają się na tak zwany indeks tych top box, czyli tych najlepszych ocen. Nasze oceny we wszystkich obszarach przekraczają wartość 90%, to znaczy 90% klientów oceniło nas na 4 lub 5. Ale to badanie było prowadzone jeszcze przed całym tym ostatnim zamieszaniem. Tak. Czyli kolejne badanie dopiero pokaże, jak to wpłynęło na wizerunek. Jak to wpłynęło, tak. Myślę, że tak, ale z kontaktów, które mamy z klientami, wydaje mi się, że w sposób istotny nie powinno to wpłynąć, nie pogorszy naszych relacji, o które dbamy, nad którymi pracujemy. I ponieważ staramy się o to, aby nasi klienci byli zadowoleni, to myślę, że to między innymi też ta nagroda, bo było pytanie, czy nam się opłaca inwestować w ekologię. W przypadku kawki mamy nowych klientów, tak? W przypadku programu likwidacji węzłów grupowych, który realizujemy wspólnie z Opolską Spółdzielnią Mieszkaniową, nasi klienci oszczędzają około 20% po modernizacji, po zmianie sposobu dostawy ciepła. Około 20% oszczędności, jeżeli chodzi o zużywane ciepło. Więc to jest wymierny efekt dla naszych klientów i wydaje mi się, że te efekty są dla nich najważniejsze. Natomiast takie jakieś tam, powiedzmy, medialne zawieruchy nie powinny wpłynąć w istotny sposób na nasze relacje. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Tomasz Piętka, dyrektor do spraw handlowych energetyki cieplnej Opolszczyzny. Dziękuję bardzo.